Witam w kolejnym odcinku Jubilerów Rynku. Dzisiaj zaprosiłem specjalnego gościa, Marcina Ługowskiego. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Słuchajcie, wiele razy na naszych spotkaniach mamy do czynienia z takim żalem, że minęły lata 90., minęły pierwsze lata 2000 i tylu z nas jakby wtedy żyło i działało na rynku nieruchomości, to mogłoby zdziałać cuda. No więc szukamy dla Was już od jakiegoś czasu, czy istnieje taki rynek jak Polska lat 90. No i tak z Marcinem ostatnio się zgadaliśmy, że w zasadzie jest taki rynek, jest nim Kambodża. Zgadza się, tak. Kambodża brzmi dosyć abstrakcyjnie. Marcinie, jakbyś mógł trochę opowiedzieć w ogóle, skąd Ty i Kambodża? Ja myślę, że tak, Kambodża brzmi abstrakcyjnie, bo Kambodża kojarzy się Polakom niestety z smutną przeszłością Khmer Rouge. I to jest to, co większość z nas może powiedzieć o Kambodży. Tak, filmy wojenne, helikoptery, tak i tak dalej. Dokładnie tak. Czasami mylona też i częściowo słusznie, częściowo niesłusznie z wojną w Wietnamie, bo została zahaczona też przez tą wojnę. Natomiast Kambodża, w moim przypadku Kambodża zaczęła się od turystyki, a skończyła się na tym, że realizujemy już wiele inwestycji w Kambodży od 2016 roku z sukcesami. I ja uważam, że to jest właśnie Polska lat 90., tylko znacznie bezpieczniejsza. Znacznie bezpieczniejsza? Dlaczego? Co takiego jest, jak widzisz różnicę pomiędzy tym naszym krajem dzikiej kapitalizacji, jak to się mówi, tak, a krajem po Khmerach, tak? Różnica jest, myślę, kulturowa. Khmerzy są narodem buddyjskim, są bardzo spokojni, o spokojnym usposobieniu. Praktycznie ciężko mówić o rejestrach kryminalnych w Kambodży, bo to się w tej chwili nie zdarza. To jest kraj o bardzo silnej pozycji, bardzo silnym rządzie i rządzie, który bardzo wspiera inwestorów na każdym etapie tego inwestowania, więc wszelkie doświadczenia inwestorów moich znajomych, ludzi, których poznałem w Kambodży przez ostatnie lata, pokazują, że to nie tylko miejsce, gdzie można zrobić dobre pieniądze, ale i miejsce, gdzie można bezpiecznie żyć z tymi pieniędzmi. Na spotkaniach klubu rozmawiamy o różnego rodzaju formach inwestowania w nieruchomości, tak? Bo są grunty, jest deweloperka, są hotele. Zresztą sam masz do czynienia z hotelarstwem, jakbyś mógł trochę też opowiedzieć o tej przygodzie, bo w internecie można znaleźć Twoje filmy, 8-9 na Bookingu, rating całkiem nieźle. Jak to w ogóle się stało, że zostałeś tam hotelarzem? W 2016 kupiliśmy grunt w północnej prowincji, północno-wschodniej prowincji Kambodży, w prowincji Ratanakiri. I najpierw miał być to mały hotel, ale w międzyczasie, jak zaczęliśmy budować i poczuliśmy też to miejsce, razem ze znajomymi porozmawialiśmy troszkę więcej i podzieliliśmy się tą wizją możliwości zrobienia takiego hotelu w północnej Kambodży ze znajomymi. Okazało się, że nie tylko nasze marzenie jest takie, żeby jakąś tam cegiełkę w takim miejscu mieć. No i udało się zrobić finalnie hotel, który ma ponad 1600 metrów kwadratowych, ponad 26 apartamentów, dużą restaurację, powierzchnia około 1 hektara, 3 km od wulkanicznego jeziora Yeklaom Lake. Hotel rzeczywiście działa już niecałe 2 lata. Przez te 2 lata przyciągnęliśmy gości, jesteśmy najlepszym hotelem w prowincji Ratanakiri, średnia 8-9 i bardzo przyjemnie się to robi. Bardzo przyjemnie się prowadzi ten biznes. Oczywiście te wszystkie biznesy robimy po to, żeby je w jakimś czasie sprzedać. Właśnie jak mamy tą analogię, tak? Polska lat 90., Kambodża, inwestycje nieruchomościowe. Jak widzisz rynek w ogóle nieruchomości w Kambodży? W co warto tam inwestować? Jakich zwrotów można oczekiwać? Jakbyś trochę przybliżył tutaj już samą tą kwestię inwestowania. Rynek w Kambodży zmienia się, znaczy on zawsze był rosnący. Zawsze ten rynek przez ostatnie dziesięciolecie, gospodarka Kambodży ma 7-8% stopę zwrotu. 7-8% PKB. Tak. PKB, okay. Natomiast jak ten rynek wygląda, jeśli chodzi o nieruchomości? On przy nieruchomościach budowlanych rośnie w okolicach 15% rocznie. Okej, i to są jakieś, to są miasta, to są obszary poza miastami? Jak w mieście, w Phnom Penh chociażby, w stolicy, grunty, w tej chwili grunty w centrum stolicy, centralne dzielnice stolicy, to jest 4,5 tysiąca dolarów za metr kwadratowy. W 2012, 2013 to było w okolicach 2 tysiące dolarów za metr kwadratowy, więc mamy
Podwojenie się tej wartości. W ciągu tam 6-8 lat, tak? Dokładnie tak. Okay. I przewidujesz, że to będzie w ten sposób dalej się... To będzie rosło bardziej. To widzimy ostatnio, zwiększyły się znacznie inwestycje Chińczyków na rynku Kambodży. I w tej chwili, do 2017 roku mieliśmy taką sytuację, że głównie inwestowali tam Japończycy, Koreańczycy, no i sami Khmerzy w swój własny rynek, w rozwój tego rynku i przez to były zwroty. Natomiast w tej chwili weszła bardzo duża liczba inwestycji z Chin. I to podbiło ceny gruntów na wybrzeżu, na przykład w takim Sihanoukville czy Otres. To są takie odpowiedniki naszych kurortów. Podbiło ceny gruntów do 2000 dolarów za działki na wybrzeżu, 2000 dolarów za metr kwadratowy. I to z kolei rosło z bazy w okolicach 150 dolarów za metr kwadratowy jakieś 6 lat temu. Okej, okay. Ale to w takim razie, jeżeli te wzrosty są już tak wysokie, to jak myślisz inwestować dalej, tak? Bo to co, kupujemy właśnie te grunty za 2000, czy szukamy innych gruntów? Myślę, że jakby te grunty mogą dojść w pewnym momencie do takiego poziomu, powyżej którego już nie wyskoczą. I inwestowanie w tej chwili w grunty 2000 dolarów za metr kwadratowy nad morzem w tych miejscach byłoby no, troszkę inwestowaniem na bańce, na jakimś wzroście. Natomiast jest jeszcze sporo gruntów w innych miastach Kambodży, w innych miejscowościach Kambodży nad morzem, które będą rosły i dojdą do tego samego pułapu i myślę, że wyszukanie takich miejsc i jakby odrolnienie takich działek, no to jest to, gdzie możemy mieć jak największe, znacznie większą stopę zwrotu niż kupowanie tego, co już jest, co już urosło i to urosło bardzo. A powiedz mi, jak Polak może inwestować w Kambodży, bo to jest też kwestia, czy ja muszę ubiegać się o jakieś pozwolenia, tak jak na przykład obcokrajowiec w Polsce musi ubiegać się przy zakupie gruntu o dodatkowe pozwolenia, czy też nie, czy muszę to robić przez spółkę, jak to wygląda? A w Azji całej południowo-wschodniej, w Kambodży również jest prawo, które jest bardzo podobne do prawa polskiego. Czyli obcokrajowiec nie może nabyć gruntów, nie może nabyć ziemi na swoje nazwisko. Natomiast jest to zorganizowane tak, że albo nabywamy grunty poprzez ich dzierżawę na okres 25 lat, 50 lat. Czyli długa dzierżawa i tu nie ma ograniczeń, tak? Mogę być zagranicznym podmiotem, wchodzę, nawet jako osoba fizyczna. Okay. Dzierżawimy płacąc z góry za ten okres, przez to druga strona nie może nam tego wypowiedzieć. Okay. To jest jakby jedna forma. A druga, bardziej bezpieczna forma, jeżeli myślimy o inwestycjach, czyli czymś, co zaraz sprzedamy, zaraz powiedzmy w perspektywie 3 do 5 lat, to jest forma utworzenia spółki, odpowiednika naszej spółki z opolskiej w Kambodży z 51-procentowym udziałowcem. Czyli 51-procentowy lokalny udział, dobra. Tak. Okay, oczywiście zabezpieczony. Dobra, o samo zabezpieczenie nie będę pytał, to spotkacie Marcina na naszych spotkaniach, to możecie poznać szczegóły. A powiedz mi tak, jakby grunty to jest jedna rzecz, a jak wygląda na przykład w kwestii właśnie nieruchomości lokalowych, budynkowych? Czy to też jest rynek, na którym się opłaca inwestować? Inwestycje w nieruchomości, inwestycje w takie kondominia, deweloperskie inwestycje w Phnom Penh podwoiły się w roku 2017. Do 2016. Widzę, że trend światowy po prostu, tak? Niesamowity. I na pewno akurat w takich miejscach jak Phnom Penh, czyli stolica Kambodży, warto inwestować w budowanie i sprzedaż nieruchomości i biurowych, no bo mamy tam średni procent wynajęcia powierzchni biurowych 90%. Średni procent jest 90%. Tak. Okay. Czyli większość powierzchni biurowych jest wynajęta. Otworzyliśmy teraz nową restaurację w Phnom Penh, taką bardzo ekskluzywną restaurację włoską i wynajęliśmy cały budynek. Zostały nam dwa piętra górne nad restauracją, z którymi nie było co zrobić, więc przerobiliśmy je na biura i w ciągu 3 miesięcy wynajęliśmy całą powierzchnię nad restauracją pod biura. Czy do takich zakupów budynkowych czy też lokalowych również jest wymagane jakieś pozwolenie dla obcokrajowca? Czy to również jest spółka. Czyli też przez spółki się robi? Wszystko się generalnie przez spółki. A w jaki sposób się obejmuje udziały w takiej spółce? To jest, można to zrobić z Polski, trzeba pojechać tam na miejsce, jak to wygląda? Tak jak ja to robię, no to jesteśmy zawsze na miejscu, wszystko załatwia się w ministerstwie. Tworzymy spółkę podobnie jak tworzymy u nas, z tym, że u nich to jest nie KRS, tylko jest odpowiednie ministerstwo, które zajmuje się tą częścią działalności, prowadzeniem tego rejestru. Więc nabywa się je tak samo jak w Polsce. Jeśli chodzi o prawo spółek, jest też bardzo podobne do prawa europejskiego. No i jakby tutaj analogie są duże. Natomiast jakby wyglądało to przez pełnomocnictwo, prawdopodobnie będzie to możliwe, nabycie jakiejś części udziałów przez pełnomocnictwo od polskiego notariusza, przetłumaczone na język angielski
i tam przedstawione, ale musimy ten temat jeszcze... Język angielski czy też... Język angielski. Czy też lokalny? Język angielski najpierw, tak. Okay. Marcinie, tutaj jakby bardzo fajne są te historie i myślę, że interesujące właśnie w kontekście szukania rynków, na których te zwroty są zupełnie inne niż u nas w kraju, a jednocześnie bazujemy na aktywie, które rozumiemy, tak? No bo nieruchomości na całym świecie działają w bardzo podobny sposób, zresztą prawa spółek też jest z tymi też ograniczeniami. Powiedz mi, jak kwestie podatkowe w ogóle, bo to Azja się kojarzy raczej z byciem dosyć atrakcyjną, tak, podatkową destynacją. Tak? Jest to bardzo ciekawy system podatkowy, który umożliwia, myślę, taki bardzo szybki wzrost tego kraju, no bo ten kraj urósł z takiej całkowitej ruiny w 93, kiedy to Wietnamczycy się wycofali. No właśnie, bo oni mają tak naprawdę, u nas się skończył komunizm, tak, u nich się skończył komunizm. Komunizm też, tak, tylko w wydaniu powiedzmy bardziej krwawym. U nich była okupacja wietnamska, ja myślę, że to nie było bardzo krwawe, tylko to było bardzo eksploatujące kraj. Okej. Okay. Oni, Wietnamczycy, wyzwolili kraj spod Khmer Rouge, spod Pol Pota, potem nie rząd kambodżański, tylko taki rząd przejściowy do 93 roku próbował się pozbyć partyzantki i tam były różne walki. W 93 roku kraj się wyzwolił i zawiązał się normalny, demokratyczny rząd, no, który rządzi do dzisiaj i który zrobił tyle dobrego, że z kraju 6-milionowego to urosło do 17 milionów i do jednego z największych, no najszybciej rozwijających się krajów o dynamice wzrostu przekraczającej dwa razy średnią dynamikę wzrostu PKB na świecie. No, mówimy o 7% PKB rok do roku. Czyli zachęcasz do przyjrzenia się Kambodży jako miejsca inwestycyjnego. Jest to bardzo ciekawy kraj. Słuchajcie, Marcina będziecie mieli okazję spotkać na naszych spotkaniach klubowych, także zachęcam do tego, żeby nawiązać kontakt, dowiedzieć się więcej o zupełnie nowym rynku, aczkolwiek aktywie, które już znacie, zobaczenia, jak to może wyglądać tam. Decyzje oczywiście wszelkie inwestycyjne zostawiamy już w Waszych rękach. Natomiast myślę, że poszerzenie horyzontów, zobaczenie, jak wygląda ten rynek i przede wszystkim spotkanie człowieka, który miał odwagę wyjść poza tą strefę komfortu u nas i poszukać zupełnie czegoś innego i teraz wraca i dzieli się z tym z nami. Zapraszam Was serdecznie i Marcinie, dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że będziesz miał ciekawe rozmowy z naszymi klubowiczami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I Wam również dziękuję i zapraszam Was niedługo już na kolejny odcinek Jubilerów Rynku.